Spis treści, okładka, 17 lipca 1977 roku, początek projektu Autoportret, detal, strona 1, frontyspis, 17 lipca 1977 roku, początek projektu Autoportret, pierwsze zdjęcie, strona 4, adres dla przyszłości, strona 6, dedykacja, strona 7, dedykacja wizualna. Strona 8. Pochodzenie świata. Gustav Courbet, 1866. Muzeum Orsay, Paryż. Strona 9. Księga zerowa. Era przed początkiem. Strona 11. Księga zerowa. Era przed początkiem. Rozdział zerowy. Początek XX wieku. Prekursorka. Strona 12. Księga zerowa, era przed początkiem, rozdział 1-2 lipca 1949 roku, ślub rodziców, strona 13, księga zerowa, era przed początkiem, rozdział 2, grudzień 1949 roku, ja 7 miesięcy przed, strona 14, spis treści, strona 15, księga pierwsza, przedpoczątki, strona 20. Księga pierwsza, przedpoczątki, rozdział pierwszy, latam, strona 21, księga pierwsza, przedpoczątki, rozdział drugi, takie czasy, strona 22, księga pierwsza, przedpoczątki, rozdział trzeci, małe ciche, onciele, księga pierwsza, przedpoczątki, rozdział czwarty, on był ciele OBC, księga druga, początki, strona 25. Księga druga, początki, rozdział pierwszy, motto, strona 26, strona 23, str 24, 1, co to jest sztuka, strona 27, 2, dlaczego sztuka jest najważniejsza, strona 28, 3, dlaczego ikony zwycięstwa, strona 29, 4, manifest, strona 32, księga druga, początki, rozdział drugi, wstęp czyli pytanie, strona 35, 1, dlaczego pytanie jest ważniejsze, 2, jakie zadać pytanie, księga druga, początki, rozdział trzeci, strona 36, 1/4, 1, co było na początku, strona 36, 2, dlaczego na początku było małe pik, a nie Big Bang, strona 37, 3, co to jest małe pik, strona 39, 4. Dlaczego ważna jest zgubiona kartka? Strona 39, 5. Dlaczego piszemy pamiętniki? Strona 41, 6. Jaka jest różnica między cielakiem i mną? Strona 42, 7. Co wyróżnia człowieka spośród przyrody ożywionej? Strona 43, księga druga, początki, rozdział czwarty, wstęp. Dlaczego metamemory? Strona 45, 1. Dlaczego pamięć? Strona 45, 2. Co to jest pamięć? Strona 45, 3. Co to jest pamięć medialna? Strona 46, 4. Dlaczego metamemory? Strona 47, 5. Co to jest metamemory? Strona 48. Księga druga, początki, rozdział piąty, prolegomena, strona 54, księga trzecia, pamięć medialna, teoria, strona 55, księga trzecia, pamięć medialna, teoria, rozdział pierwszy, wprowadzenie, pamięć, strona 56, 1, co to jest pamięć, strona 56. Księga trzecia, pamięć medialna, teoria, rozdział drugi, definicje, strona 58, 1. Co to jest definicja? Strona 58, 2. Dlaczego Marian Mazur? Strona 59, 3. Definicje wybranych pojęć, spis, strona 59, księga trzecia, pamięć medialna, teoria, rozdział trzeci, parametry typy pamięci medialnej, teoria, strona 66, 1, czas, 2, sposób dostępu, bezpośredni, pośredni, 3, medium technologia, 4, ilość wymiarów, księga trzecia, pamięć medialna, teoria, rozdział czwarty, graf diagram, strona 69, 1, po co wizualizacja, strona 69,
2. Jak pokazać metamemory, byt pamięci medialnej, strona 70, księga 4, opisanie świata, wstęp, strona 75, księga 4, opisanie świata, wstęp, rozdział 1, opisania świata, historia, metody, strona 76, 1. Co znaczą słowa opisanie świata, strona 76, 2. Sensu stricto, strona 79, 2/4, 3. Sensu largo, strona 80, 4. Wstęp, strona 80, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, strona 82, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 0, Biblia, strona 83. Księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 1, Wilhelm z Rubruk i Marco Polo, strona 85, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 2, Michał Wojnicz, manuskrypt Wojnicza, strona 87, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 3, Albert Kahn, archiwum planety, strona 91, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 4, Felix Koneczny, historiozofia, strona 94, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 5, Marian Mazur, cybernetyka, strona 97. Księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 6, Janina Turek, 748 zeszytów, strona 100, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 7, McLuhan, medium jest przekazem, strona 103. Księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 8, Roman Opałka, obrazy liczone, strona 105, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 9, Krzysztof Wojciechowski, podwójne ujęcia, strona 108, księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 10, Radosław Nowakowski, nieopisanie świata, strona 111. Księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 11, Krzysztof Cichosz, strona 113. Księga 5, opisanie świata, wybrane przykłady, rozdział 12, i inni, strona 119. Księga 6, moje opisanie świata, metamemory, strona 120. Księga 6, moje opisanie świata, rozdział 1, wstęp, pierwsze zdjęcia, OBC, strona 121, 1. Dlaczego biblijna struktura tekstu, strona 121, 2. Dlaczego maniera łączenia słów, strona 122, 3/4, 3. Dlaczego powtarzałem się, strona 122, 4. Dlaczego te zdjęcia, strona 123, 5. Dlaczego on był ciele, strona 125, księga 6, moje opisanie świata, rozdział 2, księga słów wszystkich KSW, strona 127, księga 6, moje opisanie świata, rozdział 3, autoportret, fotomemory, zapis, fotomemory, przecinek, memory, machine, metamemory, strona 131. Księga 6, moje opisanie świata, rozdział 4, pierwszy film, first film, premier film, strona 137, księga 6, moje opisanie świata, rozdział 5, kopiuj proszę, copy please, KP, strona 141, 1. Czym różni się człowiek od reszty kosmosu? Strona 141, 2. Dlaczego copyright i patenty są największą zbrodnią przeciwko ludzkości? Strona 144, księga 7, powrót do raju, strona 146, 0. Dlaczego powrót do raju? Strona 147. Jeden. Czy potrzebujemy pośredników? Strona 148. 2. Jak uniknąć zbędnych pośredników? Strona 148. 3. Dlaczego kopiuj proszę? Strona 149. 4. Jestem więc myślę, czy myślę więc jestem? Strona 150. 5. Czy grzech pierworodny to grzech? Strona 151. 6.
Czy wygnanie z raju było karą? Strona 153, 7. Czy możemy wrócić do raju? Strona 153, 8. Co zrobić, żeby ogon nie machał psem? Żeby wrócić do raju. Strona 154, 9. Posłowie, czyli matematyka. Strona 154, księga po. Strona 159, 1. Dlaczego taka numeracja ksiąg? Strona 160, 2. Dlaczego biografia, czyli mediografia? Strona 161, happy end. Strona 176, portret po, październik 2017 roku. Strona 177, 4 czwarte. To był spis treści Metamemory. Ciekawe.